No, te poruszenia fajne, może fajne, ale nie dla wszystkiego, można powiedzieć. Mam to do Was takie pytanie, bo ja tak sobie obserwuję ludzi nieraz, młodzież, starsi ludzie. Takie pytanie, co Was tak, jak to mam, no już wiem. Co Was tak ciągnie do palenia papierosów? Bo właśnie mnie to nie zastanawia. Z tego powodu, tak. Raz, przez papierosy, choroby różne, rak, nie raki. No to jakieś różne choroby z tego się tworzy. I mnie to nie zastanawia. Co w tym fajnego, w tym smaku papierosowym, sorry, jest dobre. Uspokaja Was to, czy coś? Nie o to chodzi, że ja jestem marudny w kierunku papierosów, bo moja też pali, tylko jest nieraz jak sobie tak usiądę, nieraz tak sobie idę po ulicy, nieraz się tak zastanawiam, co Was tak trzyma, że musicie palić? Szkoda pieniędzy na to. Przeliczcie sobie, no, co roku, ile wydajecie pieniędzy na papierosy, na tytoń, to wszystko. To sobie tak przeliczcie. Czy to się opłaca kupować papierosy? No wiadomo, papierosy zdrażały w górę znowu. 10 zł, czy tam 11 chyba, już nie wiem, bo moja jaka to robi papierosy sobie, kupuje sobie tytoń i sobie maszynką robi. A przedtem to tam 10,90, chyba 11,90, jak coś pamiętam. To zobaczcie, przeliczcie, jedną paczkę kupujecie za 11,90 razy no nie wiem, 10 sztuk, to ile wam wychodzi? Przeliczcie sobie. No i no ja na przykładowo już wam mogę, przykład wam. Kupuję sobie paczkę 10 sztuk papierosów jakiś tam. Wychodzi mi na przykład 70 zł. Za głupie 10 sztuk papierosów, opakowań. Za 70 zł można było sobie zrobić, jak to powiedzieć, zapasy domowe, czyli jedzenie, pokupować. A to idą pieniądze na papierosy. Sorry, że taki temat ruszyłem, ale w niektórych takich momentach tak się zastanawiam, po co te papierosy? To, że przy kolegach popisywać się, czy przy koleżankach. Nie, takie mam głupie wrażenie. Ja akurat nie palę, bo mnie nie ciągnie do palenia papierosów. Od razu mówię, dlatego ja jestem przeciwko paleniu papierosów, bo mi to przeszkadza dym. Ja skicham. Dlatego mówię, no dla mnie to jest szkoda wydawania pieniędzy. Ja już wolę 70-70 złożyć i sobie kupić, nie wiem, sprzęt jakiś. MP4 czy telefon. Na taką na logikę zastanowić się. Nie wiem ile tam kto przeznaczy na ile papierosy, no ale prawie ponad pensji, które się zarabia, traci się właśnie na papierosy. Strasznie. No wiadomo, zbyt jest. Bo każdy kupuje, bo każdy nie wytrzyma chociaż jednego papierosa bez żadnego zapalenia jeden dzień, to już szlak trafia człowieka. No to jest właśnie to, bo wiem coś na ten temat. Dlatego nie się zastanawiam, po co te papierosy kupować? A później no, jedna osoba jest jakiegoś raka płuc, druga ma raka czegoś tam. Przeczytajcie sobie składniki, z czego jest w ogóle papierosy zrobione. To mogę wam trochę tam powiedzieć. Smoła od asfaltu. Tam jest składnik. Jeszcze są różne składniki zmieszania. Poczytajcie sobie.
Zastanowicie się, czy to jest w ogóle za obce takie palenie papierosów. Bo jakbyście palili, nie wiem, smomę asfaltu, brali no, jak to powiedzieć, smołę, byście palili. To jest nie jest to dobre w ogóle. Ja tak się zastanawiam na ten temat. I przeliczcie sobie to na cały rok, ile wydajecie na papierosy, na paczki papierosów, ile można zatruć ludzi, siebie jeszcze, bo to wiadomo. Dlatego mówię, poruszam taki temat, może nie jest taki piękny, no ale chciałem od was się dowiedzieć, ci co palą, co jest w tym bardzo fajnego, miłego. No i z mojej strony to wszystko, zobaczymy co wy powiecie, piszecie. No po prostu mnie to ciekawi, może wreszcie będę miał odpowiedź na to. Bo naprawdę, nie, ja się główkuję i się zastanawiam, no tak, jedna paczka, zaraz się wypali 2-3 dni, już nie ma. Osoba, która paląca jest, nie wytrzyma przez tydzień bez palenia. I mnie to właśnie zastanawia. Co jest w tym nałogu mocnego, że aż nie można 2-3 dni wytrzymać bez papierosa, aż ręce latają, żeby skombinować gdzieś papierosy. Dobra, czekam na wasze komentarze i zobaczymy, co napiszecie.